Dzisiejszym gościem jest Anna Wojciechowska, przewodnik po Atenach. Witam cię, Aniu. Dobry wieczór, Kalispera. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Aten. Witam cię, Bogusiu. W końcu udało nam się w czasie, także po 2 miesiącach mam przyjemność być gościem u Bogusi i bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Powiedz na początku, ile lat jesteś przewodnikiem? Bogusiu, zanim zostałam przewodnikiem, przez wiele, wiele lat pracowałam jako pilot wycieczek. Także zdobywałam tutaj wiedzę o Grecji, jeżdżąc z turystami z Polski. Dało się zostać przewodnikiem od już ładnych paru lat, oprowadzam turystów, także bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo mogę pokazać moim zdaniem absolutnie najpiękniejsze miejsce na świecie, jakim jest Grecja. Mam uprawnienia na całą Grecję, nie tylko na Ateny, także w Atenach oczywiście jestem zdecydowanie większą część czasu i tutaj oprowadzam. Natomiast wyjeżdżam też na wyspy. Jak jest takie zapotrzebowanie, można mnie spotkać na Santorini, na Mykonos. Cały czas jeszcze przyjmuję zlecenia na wycieczki objazdowe z usługą przewodniczką, także praktycznie jestem w całej Grecji. A co najczęściej pokazujesz turystom? No, najczęściej pokazuję Akropol. Jestem zakochana w Atenach od tak naprawdę wejrzenia. Pojawiłam się tutaj wiele, wiele lat temu. Dostałam stypendium od rządu greckiego. To już było grubo ponad 20 lat temu. No i od tego czasu ta miłość do Aten nie słabnie, chociaż miałam takie momenty, kiedy zastanawiałam się, czy to jest akurat to miejsce, czy może powinnam zmienić jakąś destynację i gdzieś innego miejsca pokazywać turystom piękno Grecji, ale jednak zdecydowanie miłość do Aten wygrała. No i jestem tutaj i dzielę się tym wszystkim, co na temat tego miasta przez tyle lat po prostu udało mi się dowiedzieć. A sami turyści co najczęściej chcą zwiedzać? Turyści, jak przyjeżdżają do Aten, no to przede wszystkim chcą zobaczyć Akropol. Zdarza mi się, że oprowadzam turystów, którzy już byli wcześniej na jakiejś wycieczce objazdowej na Akropolu i niekoniecznie ten Akropol jest tym punktem, który bardzo chcą zrealizować, ale w końcu okazuje się, że no w trakcie zwiedzania jednak mówią, że no jednak to oni powinni ze mną też pójść na Akropol. No i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby no ktoś, kto przyjeżdżając tutaj do Aten, ominął ten Akropol. Jest to absolutnie podstawowy punkt i najważniejszy tutaj wizyty w Atenach, bo no to jest miejsce po prostu dla nas, Europejczyków, bardzo ważne. Ja zawsze mówię, że to jest nasza wspólna europejska też historia. My stąd, jako cywilizacja europejska, z tego miasta, jako cywilizacja europejska wychodzimy. W związku z tym to jest nasza wspólna, absolutnie europejska historia. I stanąć na Akropolu, no to jest, myślę, marzeniem wielu ludzi na całym świecie. No i jak ktoś w końcu dociera, no to musi w tym miejscu po prostu się koniecznie znaleźć. Oprócz fantastycznej historii, oprócz wspaniałych zabytków, oprócz doskonałych tak naprawdę zabytków architektury, którą można podziwiać na Akropolu, no to jeszcze sam widok z Akropolu jest na tyle urzekający, że każdy będzie po wizycie w tym wyjątkowym miejscu absolutnie zauroczony. A powiedz, jak zmieniła się turystyka? Jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda teraz? No, turystyka się bardzo zmieniła. Tak jak ci mówiłam na początku, ja zaczynałam jako pilot wycieczek. No i to były głównie wycieczki zorganizowane, wycieczki, które prowadziłam, te największe, to wycieczki, które miały nawet po 70 osób. To była trochę taka turystyka masowa. Te wycieczki nadal są, natomiast rzadko się zdarza, że już są tak bardzo liczne.
Ale generalnie widzę, że też potrzeby turystów są inne i turystyka się bardzo w tym momencie rozprężyła na taką turystykę indywidualną, gdzie turyści sami sobie rezerwują hotel, sami sobie rezerwują lot, sami sobie ustalają ilość dni, którą chcą spędzić w Atenach, zobaczyć Atenę i okolice. I sami też wybierają program i są bardziej w tym momencie nastawieni na to, żeby nie tylko zobaczyć, zaliczyć, tak, te najważniejsze punkty, nie tylko żeby stanąć na Akropolu, ale żeby zobaczyć i poczuć ten klimat, który akurat w tym kraju, jakim jest Grecja, jest absolutnie wyjątkowy. I myślę, że no każdy, kto tutaj się znalazł, no tak tego świadczył. Turyści kiedyś, jak przyjeżdżali wiele, wiele lat temu, to bardzo często mieli też ze sobą jedzenie z Polski. Takie były czasy, że to euro było bardzo drogie i to jest absolutnie zrozumiałe, że ludzi po prostu nie było na to jedzenie tutaj stać. Natomiast teraz widzę, że no chcą się jak najbardziej rozsmakować w tej kuchni greckiej, poznać jej smaki. Ja zresztą też zawsze mówię moim turystom, że poznać kraj, to trzeba ten kraj poznać wszystkimi możliwymi zmysłami. Trzeba zobaczyć ten kraj, usłyszeć jego historię. No i trzeba wiedzieć, jak ten kraj smakuje też. Trzeba wiedzieć, jakie są dźwięki tego kraju. No i bardzo często obserwuję, że turyści oprócz tego, że chcą ten Akropol zobaczyć, chcą zobaczyć Atenę, bo kiedyś tylko właśnie ta wizyta właśnie skupiała się na wizycie na Akropolu, na wizycie w dzielnicy Plaka. Teraz jest to zdecydowanie za mało. Chcą poznać miasto, chcą poznać smaki, chcą poznać charakter. I tak naprawdę te smaki teraz to już też nie są takie najbardziej znane potrawy greckie, dlatego że no często proszą mnie o polecenie bardzo dobrych restauracji, o polecenie miejsc, gdzie mogliby zjeść taką naprawdę wyśmienitą kuchnię śródziemnomorską, a ceny są takim miejscem, gdzie obok tawern, w których to najbardziej znane, wyśmienite też greckie jedzenie jest serwowane, to jest mnóstwo restauracji, które mają wspaniałą, bardzo bogatą ofertę, jeżeli chodzi o potrawy kuchni śródziemnomorskiej. No i wyobraź sobie, Bogusiu, i wyobraźcie sobie Państwo, że aż 7 restauracji w Atenach to są restauracje, które mają gwiazdki Michelina. I no, często zdarza mi się, że ktoś chce po prostu no, spróbować oprócz musaki, która jest taką typową potrawą grecką, czy jagnięciny, która też jest taką typową potrawą grecką, no, chcą spróbować jeszcze coś więcej. Także obserwuję taki trend w kierunku turystyki gastronomicznej. I to jest w ogóle trend tutaj zauważalny też na rynku greckim, z tego co na bieżąco śledzę wiadomości, które są publikowane. To jest też nastawienie Ministerstwa Turystyki w tym kierunku, żeby ta turystyka gastronomiczna właśnie się rozwinęła. A drugie takie pole to jest turystyka związana z degustacją win. Także sommelierzy będą mieli tutaj mnóstwo, myślę, pracy w najbliższym Aniu, czasie. przerwę Takie... ci. Polacy jakie najczęściej piją wino w Grecji? Najczęściej Polacy zamawiają wino stołowe. Zresztą ja zawsze mówię, że do posiłku to wino stołowe jest jak najbardziej takie domowe wino, są białe wina, wytrawne do posiłków najczęściej. Rzadziej, nawet jeżeli rzadziej widzę, że jest to wino czerwone. Natomiast bardzo często też Polacy się mnie pytają, się mówię, opowiadam o tych winnicach, które są tutaj w Grecji i o tych winach, które są nagradzane często na różnego rodzaju konkursach złotymi też medalami. Także to nie są, może to nie są wina znane w Europie, w Polsce zwłaszcza, ale wina, które są cenione na konkursach i warto w tych winach się rozsmakować. I wyjeżdżając się pytają,
zawsze, jakie wina kupić, tak? Jakie ze sobą zabrać. I zawsze mam trochę win do polecenia, począwszy od tych, które są najbardziej znane na świecie, a to są wina, które pochodzą z wyspy Santorini. Ale nie tylko te, bo mnóstwo jest też win, które pochodzą z innych, z mniejszych, mniej popularnych winiarni. Mnóstwo jest win, które są produkowane ekologicznie i takie właśnie polecam turystom. Sprawdzone, dobre wina. Kim Grecja, no to jest wszechogarniający błękit, zabytki, do tego historia. No i jak dołożymy Bogu do tego jeszcze tą świetną kuchnię, która jest naprawdę bardzo smaczna. I no, rzadko mi się zdarza, że ktoś będzie na tą kuchnię grecką narzekał, bo kuchnia jest absolutnie naprawdę wyśmienita i zaspokaja potrzeby, przypuszczam, każdego podniebienia. Jak nie w takich potrawach, to też w innych. No i podstawą jest to, że produkty, które są używane, są to produkty świeże. Tak naprawdę te wszystkie dania greckie, które są tak poszukiwane później przez turystów, nawet w swoich krajach, jak wracają do siebie, do swoich miejsc zamieszkania. To są potrawy bardzo proste, Bogusiu. Ale ten wyjątkowy smak zawdzięczamy odpowiedniej kompozycji ziół, no i przede wszystkim produktom wysokiej jakości. Tutaj pomidory naprawdę smakują inaczej, tutaj ogórki smakują inaczej, cebula smakuje inaczej, no i zioła są bardziej aromatyczne. I myślę, że ta kompozycja ziół podkreśla smak każdej potrawy. A powiedz, Aniu, od kiedy rozpoczyna się sezon? Wiesz, Boguś, to jest fajne pytanie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że właśnie po pandemii wszystko się naprawdę bardzo dynamicznie pozmieniało. Muszę ci powiedzieć, że mamy końcówkę marca, a ta końcówka marca już była bardzo pracowita i nie tylko przyjeżdżali w marcu turyści indywidualni, bo tacy turyści indywidualni jak najbardziej w marcu się pojawiają. Pojawiają się wcześniej, pojawiają się w lutym, pojawiają się w styczniu. W Polsce są ferie zimowe, bardzo często przyjeżdżają rodzice z dziećmi, żeby tej historii te dzieci się nauczyły tu na miejscu. Natomiast marzec, który jest już bardzo ciepłym miesiącem, może nie gorącym. Są oczywiście dni cieplejsze, są dni zimniejsze, ale przede wszystkim jest słonecznym miesiącem. Jest w tym roku czasem, kiedy przyjeżdżały wycieczki zorganizowane. I muszę ci powiedzieć, że ja naprawdę nie pamiętam, żeby tak wiele wycieczek, bo czasami jakieś są wycieczki zorganizowane krótkie, takie weekendowe, i to było też w poprzednich latach, ale żeby tak dużo wycieczek zorganizowanych z Polski przyjeżdżało już w marcu, no to muszę ci powiedzieć, że ja się z taką sytuacją spotykam po raz pierwszy w tym roku. Także sezon zaczyna się wiosną i to taką, widzisz, wczesną wiosną i trwa do końca tak naprawdę listopada. Koniec listopada to już jest taki czas, że ten ruch turystyczny zaczyna się zmniejszać, mniej osób przyjeżdża, ale cały czas jeszcze można tak naprawdę no, przeciągnąć do pierwszych chwil grudnia, dlatego że jeżeli się dobrze trafi, akurat jeżeli nie będzie opadów deszczu, no to jeszcze fantastyczna pogoda. Wyobraź sobie, że w zeszłym roku listopad był naprawdę bardzo ciepły i można było siedzieć na plaży, tak, do 10 powiedzmy listopada. W roku 2021. W tym roku, tak, 2020, ten czas tak leci szybko, że ja muszę się zastanowić, który to my mamy rok. Czyli w 2021 listopad był chłodniejszy, ale pamiętam dokładnie listopad. Z 2020 nie pamiętam absolutnie, bo pandemia nas trochę zamroczyła. Natomiast w 2019 roku listopad był
Bardzo, bardzo bym powiedziała ciepły. No i pamiętam, że ja naprawdę do połowy listopada, do tego weekendu listopadowego, no to siedziałam po prostu, jak tylko miałam czas, to wyskakiwałam na plażę tak często, jak było to możliwe. Także jak się dobrze trafi, to w listopadzie kąpiele morskie są możliwe, kąpiele słoneczne są możliwe, a to jest świetny czas. A wiesz, Bogusiu, dlaczego? Dlatego, że morze wtedy jest nieprzyzwoicie ciepłe. Skoro tak, no to lepszych tak naprawdę warunków sobie nie można wymarzyć. Morze jest cieplutkie, a temperatury na szczęście już nie są takie wysokie. Nie trzeba się tak naprawdę chować od tego słońca. Jest ciepło, przyjemnie, ale nie jest gorąco. I takim najlepszym miesiącem do zwiedzania jest miesiąc, to są to miesiące tak jesienne, czyli ja zawsze polecam październik. Październik, jak się dobrze trafi, 2-3 dni mogą być deszczowe. To jak ktoś ma pecha, to trafi. Akurat w zeszłym roku też tak było, że przyjeżdżała taka dość duża grupa. Ja z osobą, która była organizatorem, wcześniej bardzo długo też rozmawiałam na ten temat. Mówiłam, że no słuchaj, absolutnie, no cóż, musielibyście mieć takiego pecha, żeby padało w połowie października. I akurat to był taki deszczowy weekend. Niestety 2-3 dni deszczowe się zdarzają, ale pozostałe dni są bardzo ciepłe. Jest bardzo miło i przyjemnie. Łatwiej się wtedy zwiedza, kiedy nie jest gorąco. Natomiast no, taka pogoda może się przedłużyć właśnie do listopada. Także turyści ostatni w zeszłym roku wyjeżdżali tak w takiej większej ilości, tak jak byli tutaj. Muszę powiedzieć, że około 20 listopada to już była taka końcówka sezonu. Także no, w zależności od tego, no, jaki jest rok, myślę, że ten akurat według tutaj prognoz, według rezerwacji zapowiada się sezon na bardzo długi. No i z obserwacji tego, co widzę, bo na Akropolu jest w tym momencie bardzo wielu turystów z różnych krajów. Także przyjeżdżają te wycieczki już o tak wczesnej porze z różnych krajów. No i Grecy mówią, no rzeczywiście, no te rezerwacje są na tyle zadowalające, że mogą śmiało powiedzieć, że ten sezon będzie tym sezonem, który być może pobije rekordowy sezon, jeżeli chodzi o przyjazdy. A takim sezonem był rok 2019. Także no, zobaczymy. Ja zawsze nie robię takich planów, nie cieszę się, bo wszystko się może też wydarzyć. Także zobaczymy. Jeżeli wszystko będzie ok, jeżeli zdrowie będzie dopisywać, no to miejmy nadzieję, że wielu turystów przyjedzie i będą się mogli rozkochać w tym kraju, bo myślę, że no to jest taki kraj, który no nie pozostaje obojętny. No i muszę ci powiedzieć, że turyści też wracają. Ostatnio zdarzyło mi się też ponownie oprowadzać turystów, którzy już tutaj byli. No i na weekend majowy zapowiadają mi się kolejni turyści, którzy trzeci raz, wyobraź sobie, już przyjadą do Aten i trzeci raz będę ich oprowadzać. I zastanawiam się, co im jeszcze pokazać, czego nie widzieli, ale bardzo chcą tutaj wrócić. Ja myślę, No tam że mają. tam w Grecji jest bardzo dużo do zwiedzania. Bardzo dużo. Wiesz, same Ateny mają wiele do zaoferowania, bo oprócz Akropolu mamy też, moim zdaniem, miejsce, które no, każdy turysta musi zobaczyć. Wycieczki indywidualne, wycieczki zorganizowane, taki najczęściej mają program, że to miejsce jest pomijane. Natomiast ja myślę w tym momencie o Agorze, czyli o tym gorącym, bijącym sercu starożytnych Aten. Akropol było miejsce, myślę, dla Ateńczyków. Tam było sanktuarium ku czci bogini Ateny. Natomiast to prawdziwe serce starożytnych Ateń, to te prawdziwe starożytne Ateny znajdowały się właśnie w stanowisku archeologicznym, które my dzisiaj nazywamy Agorą. Tak? Była to część miasta z czasów starożytnych, ta najważniejsza, bo to był ten centralny punkt. No i ja uważam, że to miejsce koniecznie trzeba zobaczyć.
zobaczyć, żeby poczuć tą historię na swoich plecach. Myślę, że na pewno ją każdy poczuje już po wizycie na Akropolu. Natomiast no, generalnie no, w Atenach chyba się nie da tej historii nie poczuć, bo A tam, Aniu, jeszcze jest świątynia Zeusa. Tak, oprócz Agory, ale jeszcze tutaj skończę na Agorze, bo Agora jest takim miejscem ze względu na demokrację ateńską, tak? Ateny są miastem, gdzie demokracja się zrodziła. No i koniecznie właśnie na tej Agorze trzeba być. Natomiast oprócz Agory jest też kilka takich stanowisk archeologicznych, które mają bardzo dużo do zaoferowania. I między innymi jest również świątynia Zeusa Olimpijskiego do zobaczenia. Także warto też się udać. W sezonie letnim mamy taki bilet zbiorowy, kosztuje 30 euro i można kilka stanowisk archeologicznych zaliczyć. A świątynia Zeusa, no, teraz akurat trwają prace, także Bogusiu jest przysłonięta rusztowaniami i za bardzo tych kolumn, które po tej świątyni, a kiedyś ogromnej, bo miała aż 108 kolumn i została ukończona w II wieku naszej ery, za czasów, kiedy nie tylko Atenami, ale całym Imperium Rzymskim rządził cesarz Hadrian, był Filhellenem, był pierwszym cesarzem rzymskim, który na wzór filozofów greckich zapuścił brodę. Także był też emocjonalnie bardzo, bardzo już w tym momencie tej historii całej nie będę tutaj opowiadać, natomiast emocjonalnie był związany też z kulturą grecką, bardzo sobie tą kulturę cenił. No i za jego panowania ta świątynia Zeusa Olimpijskiego została ukończona. Także jest to jedno z kilku stanowisk archeologicznych, które warto też podczas wizyty zobaczyć. I tuż obok, wyobraź sobie, jest do zobaczenia stadion, który był świadkiem pierwszych w czasach nowożytnych igrzysk sportowych, a tym stadionem jest stadion, który nazywamy tutaj Kali Marmaro, czyli stadion, który jest wykonany z dobrego marmuru. Ja zawsze mówię z najlepszego marmuru, bo z marmuru greckiego, z tego samego, z którego zostały wybudowane zabudowania na Akropolu Ateńskim. No i zawsze mówię, że to jest jeden z dwóch najważniejszych stadionów na świecie. Jeszcze tylko powiem, że to jest jedyny też marmurowy stadion na świecie. Natomiast drugi najważniejszy, no to jest ten, który jest najstarszy, czyli ten stadion, który znajduje się w Olimpii, chociaż tamte stadiony też były poprzesuwane tak na przestrzeni, ale no, oczywiście Olimpia jest tym miejscem, gdzie mamy to takie wyjątkowe miejsce, jeżeli chodzi o same stadiony. No i później stadion pierwszy zbudowany z okazji pierwszych, tak, w czasach nowożytnych, z okazji pierwszych igrzysk sportowych, które zostały zorganizowane w Atenach w roku 1896. Także obiekt jest architektonicznie przepiękny, jedyny marmurowy stadion na świecie. No i w listopadzie każdego roku, bo też się pytałaś właśnie, kiedy ten sezon się kończy. Wyobraź sobie, że właśnie ten listopad jest takim miesiącem, gdzie bardzo też wielu przyjeżdża turystów z Polski, nie tylko ze względu na to, że mamy też w połowie miesiąca święto narodowe w Polsce, jest kilka dni wolnych, jak dobrze się tak naprawdę weźmie urlop, to taki długi weekend czasami wychodzi, też w zależności od tego, kiedy to święto wypada. Natomiast przyjeżdżają turyści na imprezę, która też jest cyklicznie organizowana w połowie listopada, na bieg maratoński. Także Ateny wtedy się zapełniają turystami i biegaczami, sportowcami, tak, kibicami z różnych krajów świata. Także to jest fantastyczna, cykliczna impreza w Atenach. I ja często też mówię, że jak ktoś no, chce w tym roku zobaczyć, gdzie się ten najważniejszy bieg maratoński kończy, no to trzeba to miejsce już rezerwować w hotelu bądź jakieś inne miejsce noclegowe, bo w listopadzie okazuje się, że czasami jest trudniej znaleźć, wyobraź sobie, miejsce noclegowe niż na przykład w środku sezonu, właśnie ze względu na tą imprezę.
Fantastyczne przeżycie. Także zapraszam też w listopadzie do Aten. Dziękuję Ci, Aniu, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Z wielką przyjemnością, także bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak jak mówiłam na początku, no umawiałyśmy się chyba 2 miesiące. Ja ciągle nie miałam czasu, coś wyskakiwało i nie mogłyśmy się umówić. W końcu się udało i bardzo się cieszę. I jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam od Grecji i czekam na wszystkich w Atenach, bo to miejsce warto zobaczyć. To jest No stolica na pewno warto, europejska, jest naprawdę dużo położona. do zwiedzania. Tak, jest bardzo dużo do zwiedzania. Ateny też są położone nad morzem, więc to, co jest charakterystyką Grecji, ten wszechogarniający błękit, również jak najbardziej jest do doświadczenia w tak wielkiej aglomeracji miejskiej, jaką są Ateny. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo, Bogusiu. Dziękuję i do usłyszenia.